Ucieczka z imadła. Niemalże w każdej audycji dotyczącej II wojny światowej nawiązywaliśmy do rządu na uchodźstwie, który działał najpierw w Paryżu, a później w Londynie. W pewnym momencie pojawił się jeszcze inny rząd, nazywany lubelskim, choć w praktyce założony w Moskwie z rozkazu Józefa Stalina. O tym właśnie porozmawiamy w dzisiejszej audycji. A w naszym studiu nie pierwszy i nie ostatni raz dr Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Radek Lech i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej ucieczki z imadła. Może na początek powinniśmy sobie wyjaśnić, od czego tak naprawdę zaczęło się przejmowanie władzy przez komunistów. Trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, Komunistyczna Partia Polski, która została rozwiązana w latach 30., mimo że jej prawie całe kierownictwo zostało wezwane do Związku Sowieckiego i tam skazane w pokazowych procesach, nie uległa całkowitej likwidacji, to znaczy część jej członków z niższych szczebli funkcjonowała w społeczeństwie polskim, ale już nie prowadziła aktywnej działalności. Ci ludzie ujawnili się po 17 września 1939 roku, no nawet wcześniej, ale powiedzmy te osoby, które zaczęły odgrywać jakąś rolę, pojawiły się po 17 września, biorąc udział w kształtowaniu się sowieckiego aparatu administracyjnego, także aparatu terroru na Kresach Wschodnich. I później ci ludzie z czasem, wespół z grupą oficerów Wojska Polskiego, którzy zdecydowali się na współpracę z Sowietami, stworzyli zrębek struktury, która przeszła do historii jako Związek Patriotów Polskich. Tak, ten Związek Patriotów Polskich wkrótce przekształcił się, a w zasadzie był taką podwaliną pod inny twór polityczny. Nazywał się ten twór PKWN w skrócie, czyli Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Tak, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, ale musimy jeszcze pamiętać przy okazji PKWN-u, że poza tym tworem, jakim był Związek Patriotów Polskich, powstały i stworzony i funkcjonujący na terenie Związku Sowieckiego, mamy jeszcze namiastkę odradzającego się ruchu komunistycznego w Polsce, mianowicie utworzoną w styczniu 1943 roku Polską Partię Robotniczą, prawda? I dopiero na bazie narzuconego oczywiście, czy wydanego rozkazu przez Stalina połączenia tych struktur, dochodzi do powołania namiastki rządu w postaci właśnie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Oczywiście nie ma mowy w tym momencie jeszcze o funkcjonowaniu tego organizmu jako rządu, no bo cały świat uznaje jeszcze rząd emigracyjny, rząd na uchodźstwie, jako legalną władzę polską. Natomiast no de facto społeczeństwo polskie po lipcu 1944 roku na ziemiach już zdobytych przez Związek Sowiecki, a też na tych terenach, które znajdowały się pod okupacją niemiecką, no dowiedziały się, że formuje się na ziemiach polskich nowa władza. Przypomnijmy, że był to dopiero 44 rok, więc wojna trwała jeszcze w najlepsze, a mimo wszystko Sowieci już szykowali się do przejęcia władzy w Polsce. Sam PKWN zresztą starał się uchodzić jako ten niezależny, pozbawiony zewnętrznych wpływów. Ta kurtyna jednak opadła w momencie, w którym przedstawiciele rządu lubelskiego podpisali w Moskwie dokument, w którym zrzekali się z Kresów Wschodnich na rzecz właśnie ZSRS w zamian za to, że dostaną jakąś rekompensatę na Zachodzie. Nie było jeszcze wiadomym, jaka ta rekompensata miałaby być, więc nie było nawet wytyczonych granic. Nie było wytyczonych, ale wiemy doskonale, że Józef Stalin dzielił tę Polskę. Dzielił na obszary, które miały zostać włączone do Związku Sowieckiego, tak jak to miało miejsce po 17 września 1939 roku. I miały Polska jako rekompensata miała uzyskać te tereny, o które toczyła walki w latach 20., czyli mam to na myśli przede wszystkim Śląsk, ale też te ziemie, które oczywiście nie znalazły się w granicach Rzeczypospolitej, a przeszły do historii jako ziemie odzyskane, tak? Czyli Prusy Wschodnie, Pomorze Zachodnie. To są obszary, które mieliśmy otrzymać jako formę rekompensaty za utracone Kresy. Natomiast wracając do tego, co pan powiedział o PKWN, oczywiście PKWN próbował lansować się jako niezależna struktura reprezentująca naród polski, ale nie możemy zapominać, że tak naprawdę w tamtym okresie, na tamten czas, na tamten moment, tak naprawdę należało utrzymać bezpieczeństwo na tych terenach, które zostały przez wojska sowieckie zdobyte i które przesuwały się dalej, a PKWN takimi siłami nie dysponował, więc tak naprawdę na bagnetach jednostek NKWD tworzone były zręby
milicji obywatelskiej, funkcjonowały już pierwsze urzędy bezpieczeństwa, tworzony był aparat terroru złożony z obywateli polskich, ale w tamtym czasie podstawą funkcjonowania PKWN były sowieckie bagnety. Oczywiście dla opinii międzynarodowej to nie miało albo większego znaczenia, albo po prostu nikt nie rozróżniał tych elementów. Natomiast tutaj, w naszym kraju, dla naszych rodaków to było jasne i czytelne. Tak, wystarczy przypomnieć różne agitki polityczne, które wówczas tworzyli komuniści, pełne propagandy i z ogromem błędów ortograficznych. To oczywiście budziło w ludności polskiej zażenowanie i śmiech. No niestety, ale był to śmiech przez łzy. Przez łzy, tym bardziej, że społeczeństwo polskie zdawało sobie doskonale sprawę, czym jest PKWN. Już nawet abstrahując od tego, że ta władza opierała się właśnie na sowieckich bagnetach, wszyscy zdawali sobie sprawę, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy zostali przesłani przez Stalina i którzy bezwzględnie jemu posłusznie będą wykonywać każde jego polecenie. No do tego nie zapominajmy, że mówimy o okresie, w którym mamy do czynienia z wieloma bardzo dramatycznymi wydarzeniami na ziemiach polskich, mam to na myśli. Nieudane próby realizacji planu burza, rozbrajanie oddziałów Armii Krajowej, tworzące się zręby ściśle zakonspirowanej partyzantki niepodległościowej, która podejmuje próby walki z oddziałami sowieckimi, oddziałami Ludowego Wojska Polskiego, Milicji Obywatelskiej, Armii Ludowej. I to społeczeństwo zmęczone z jednej strony okupacją niemiecką, przechodzącą linią frontu, która przynosi kolejne fale zniszczeń, grabieży, gwałtów, mordów, mam to na myśli to, co się dzieje po przejściu linii frontu i zachowania Sowietów na naszych ziemiach. I później pojawiają się ludzie, którzy uzurpują sobie prawo do reprezentowania narodu polskiego, ale gdy de facto tak naprawdę słuchają rozkazów płynących z Moskwy. W związku z tym to społeczeństwo zmęczone, targane różnego rodzaju trudami, nie daje wiary też temu, co jest lansowane, tak? Te agitki, to wszystko, no to tak jak pan powiedział, no wzbudzały śmiech, śmiech przez łzy, ale też potęgowały próby utrzymania pewnego poziomu wiary w to, że jednak sytuacja nie jest stracona, że jednak może się uda, by do Polski wkroczyły wojska, oddziały polskich sił zbrojnych wspierane przez Brytyjczyków i Amerykanów. Jeżeli nawet nie w kontekście tej wojny, to przyszłego konfliktu, bo Polacy wierzyli, że do tego konfliktu dojdzie, że w końcu Amerykanie i Brytyjczycy zrozumieją, z jakim sojusznikiem przychodzi im współpracować i później z każdym miesiącem, im bliżej końca wojny, a szczególnie po zakończeniu II wojny światowej, praktycznie do połowy lat 50. żyliśmy w nadziei na wybuch kolejnej III wojny światowej, która miała przynieść nam prawdziwe wyzwolenie. Ucieczka z Imadła. Bolesław Bierut, 1 maja 1953 roku. Nasze bojowe sztandary! Niech żyje solidarność mas pracujących z całego świata w walce o pokój, demokrację i socjalizm. Niech się święci 1 maj! Niech żyje nasza umiłowana ojczyzna Polska Rzeczpospolita Ludowa. W naszej poprzedniej audycji mówiliśmy o wspólnej walce Armii Krajowej i Armii Ludowej z Niemcami podczas Powstania Warszawskiego. Natomiast, żeby nie było tak pięknie, trzeba przypomnieć, że w tym samym czasie, kiedy żołnierze AK i AL walczyli ramię w ramię, Sowieci na obszarach Polski przez siebie okupowanych rozbrajali żołnierzy polskiego podziemia. Mamy też coraz częściej komunistyczne doniesienia, jakoby podziemie wierne rządowi na uchodźstwie tak naprawdę sprzyjało nazistom. Jest to doprawdy niesłychane i ukazuje nam perfidię, z jaką działali Sowieci. To, o czym pan mówi, świadczy o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, że cynizm i perfidia Sowietów miało swoje uzasadnienie w postawie aliantów. Nie tylko Sowietów, nawet można powiedzieć samych polskich komunistów. Znaczy, no chcieli się przypochlebić swoim mocodawcom, tak? Natomiast wracając do tego meritum, to Sowieci, Józef Stalin, zdawali sobie sprawę, że pozycja
rośnie Związku Sowieckiego, im bliższy jest koniec wojny. W związku z tym zdawali sobie też sprawę, czy Stalin zdawał sobie sprawę, że będzie z kolei słaba pozycja aliantów w rozgrywce o przyszłe, nazwijmy to, zyski z tej wojny. Prawda? To jest jedna rzecz. Dlatego ta perfidia, o której pan wspomniał, to działanie, które naszemu społeczeństwu przypisywano łatkę, czy naszemu podziemiu przypisywano łatkę, tego podziemia współpracującego z Niemcami, dla nas wydaje się śmieszne i absurdalne, natomiast miało swój pozytywny oddźwięk na Zachodzie. Tak, to jest jedna rzecz. Po prostu Brytyjczycy, Amerykanie, ja to powtarzam coś takiego. Cywilizacyjnie Brytyjczycy i Amerykanie, wywodząc się z innej cywilizacji, właśnie nie do końca są w stanie zrozumieć mentalności postępowania, działania Rosjan, Sowietów, prawda? To jest właśnie bardzo widoczne w okresie pod koniec II wojny światowej. Więc dawano posłuch sygnałom, które płynęły tutaj z tych obszarów, że tutaj legitymował Stalin wszelkie działania represyjne właśnie faktem współpracy polskiego podziemia z władzami okupacyjnymi, co oczywiście było wierutną bzdurą. Natomiast z drugiej strony ten właśnie argument miał służyć Stalinowi do tego, by formalnie móc rozpocząć proces likwidacji tego podziemia, pacyfikacji negatywnych nastrojów społeczeństwa. Znaczy społeczeństwa, które mimo tego ogromu strat, którego doświadczył, jednak starało się stawiać opór bierny lub czynny nowemu okupantowi, prawda? Więc by w jakiś sposób uzasadnić działania, o których było wiadomo, że nie da się ich ukryć, bo skala tych działań represyjnych była na tyle duża, że sygnały o tym płynęły na Zachód. W związku z tym Stalin bardzo umiejętnie propagandowo rozgrywał to, właśnie lansując takie wierutne kłamstwa, prawda? Ale Zachód dawał temu wiarę na swój sposób. Robił dobrą minę do złej gry, bo potrzebował jeszcze Sowietów w tamtym czasie. AK była prześladowana przez komunistów, natomiast jeszcze większe represje spotykały żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. NSZ prezentował od początku swojego istnienia radykalnie antysowieckie stanowisko i wykazywał się chyba największym realizmem. Przez to właśnie komuniści starali się z całych sił je zniszczyć. Tak, NSZ mają zniszczyć, bo NSZ była tą siłą, która od początku rzeczywiście deklarowała oficjalnie wrogość wobec wszystkiego, co wiązało się ze Związkiem Sowieckim, z formacjami, które były przez Związek Sowiecki tworzone, czy które współpracowały z Sowietami. Natomiast nie możemy zapominać, że Armia Krajowa też wyrażała swój negatywny, dawała negatywny wyraz ewentualnej współpracy z Sowietami. Tutaj przede wszystkim to jest okres, gdy komendantem głównym ZWZ Armii Krajowej był generał Stefan Grotrowecki, który definitywnie mówił, nie ma mowy o tym w żadnym stopniu, żebyśmy z Sowietami współpracowali, nawet, proszę zwrócić uwagę, nawet w momencie klęski pod Stalingradem. Gdy już zmienia się sytuacja, myślę o pierwszej wielkiej klęsce na froncie wschodnim, generał Rowecki daje do zrozumienia generałowi Sikorskiemu, że pomimo wszystko nie ma mowy o tym, żeby z Sowietami współpracować. I tutaj trzeba odróżnić właśnie te dwie rzeczy. Później po jego aresztowaniu, gdy komendantem zostaje Burkomorowski, w komendzie głównej ścierają się różne tendencje, jeżeli chodzi o ewentualną współpracę z Sowietami, a nawet współpracę z Polską Partią Robotniczą. Ścierają się. Ale to jest komenda główna. I my, mówiąc o Armii Krajowej, jeżeli mówimy o współpracy, to mówimy Armia Krajowa, bo tak naprawdę myślimy tylko o komendzie głównej, czy o tych komendach okręgu. Natomiast tak zwane doły, czyli szeregowi żołnierze Armii Krajowej, leśna partyzantka, to były formacje, które także, podobnie jak żołnierze NSZ-u, byli zdecydowanie nastawieni antysowiecko. Tak? Tym bardziej, że ci żołnierze, działając na obszarach leśnych, widzieli efekty funkcjonowania sowieckiej partyzantki albo później tych band, które szumnie były nazywane oddziałami Gwardii Ludowej, najpierw później Armii Ludowej. Mordowanie ludzi, rekwizycje, rabunki, likwidacje przedstawicieli rządu emigracyjnego, czy delegatury rządu, czy komendy Armii Krajowej Okręgu na przykład, tak? Ale także Armia Krajowa, mimo że w najwyższym szczeblu ścierały się różne poglądy, to jednak te doły, czyli ci żołnierze reprezentujący tą najbardziej wartościową tkankę tej formacji, tego ruchu oporu, także
byli przeciwko Sowietom. O tym jeszcze będziemy mówić w odrębnej audycji, bo zaczynamy powoli dotykać tematu żołnierzy wyklętych, nazywanych inaczej niezłomnymi, ale wróćmy teraz do naszego tematu przewodniego, czyli do przejmowania władzy w Polsce przez komunistów. W poprzednich audycjach wspominaliśmy o konferencjach pokojowych. Na nich ustalono wyłonienie tzw. tymczasowego rządu jedności narodowej, w którego skład poza komunistami miałby wchodzić również Stanisław Mikołajczyk. I tutaj pojawia się jeszcze jedno pytanie, czy premier powinien w ogóle się na to godzić, bo było raczej jasnym, że ten rząd to raczej teatr jednego aktora i plac zabaw, na którym zabawki mają tylko komuniści. Teheran jest dla mnie osobiście symbolem pierwszej zdrady zachodnich sojuszników względem Rzeczypospolitej od tej strony geopolitycznej czy dyplomatycznej, ponieważ w Teheranie Franklin Delano Roosevelt przyzwolił Stalinowi, czy dał pozytywny sygnał planom sowieckim ustanowienia strefy buforowej w Europie Wschodniej, to znaczy oddania państwa Europy Środkowo-Wschodniej pod kuratelę sowiecką. To miał być system państw, które miały znaleźć się w takim systemie buforowym, które miały służyć jako państwa zwasalizowane, prawda? To jest jedna rzecz. W tym momencie mamy do czynienia, to jest jesień, późna jesień, w zasadzie przełom jesieni, zimy, listopad, grudzień 1943 roku. Są pewne kroki czynione na ziemiach polskich, które mają sankcjonować stopniowe tworzenie się administracji komunistycznej jeszcze w obrębie okupacji. To znaczy mam na myśli tutaj utworzenie Rady Jedności Narodowej 1 stycznia 1944 roku, zmianę nazwy Gwardii Ludowej na Armię Ludową i tak dalej. Natomiast później mamy właśnie powstanie PKWN-u i stopniowo Stalin z jednej strony tworząc zręby administracji komunistycznej próbuje forsować na arenie międzynarodowej plan, który tak naprawdę ma sankcjonować od strony międzynarodowej, czyli od strony alianckiej, miał sankcjonować te zręby administracji, ten zalążek rządów komunistycznych w Polsce właśnie poprzez legitymizację nadaną przez rządy, przez mocarstwa zachodnie i Stalina, rządowi, który miał być rządem jedności narodowej, prawda? I tutaj oczywiście pan pytał o Mikołajczyka. Musimy pamiętać o tym, że Stanisław Mikołajczyk po powstaniu warszawskim tak naprawdę znalazł się na bardzo głębokich pozycjach defensywnych, jeżeli chodzi zarówno o pozycję w obrębie rządu emigracyjnego, ale też i pozycję w ogóle w społeczeństwie emigracyjnym. To jest jedna rzecz. Druga to jest taka, że on może i wierzył w możliwość porozumienia z Stalinem, ale tutaj trzeba pamiętać, że w jego kręgu, jego współpracowników, ludzi, którzy przy nim działali, byli też ludzie, którzy, no nazwijmy to, ja to określam mianem agentury wpływu, byli to ludzie, którzy byli zwolennikami współpracy z Sowietami. Jak się później okazało, byli to ludzie, którzy po prostu byli za te sowieckie pieniądze opłacani, więc to też można byłoby w jakiś sposób powiedzieć, że Stanisław Mikołajczyk stał się ofiarą pewnej gry inspiracyjnej ze strony Sowietów, ponieważ Sowieci uznali go za bardzo łasego na różnego rodzaju honory i zaszczyty człowieka, którym będzie można manipulować, tak? Więc lansując go jako przywódcę emigracyjnego, budując jego własne ego, tak naprawdę, kolokwialnie nazwijmy to, wprowadzono go w maliny, w tym sensie, że dając mu marchewkę w postaci tego uznania, że on jest rzeczywiście tą jedyną postacią na scenie politycznej emigracji, z którą Sowieci chcą współpracować, że będzie miał szansę na budowanie wspólnego rządu z komunistami i wprowadzenie, utrzymanie wartości demokratycznych w naszym kraju, tak naprawdę posłużono się jego osobą, by właśnie legitymizować rząd, który tak naprawdę w swoim praktycznym wymiarze nie miał w ogóle na myśli prowadzenie jakiejkolwiek działalności o charakterze demokratycznym, czyli rządu, który tak naprawdę miał w dalszym ciągu, zmieniając swoją nazwę, nie zmieniać tylko polityki, którą wykonywał od lipca 1944 roku. Czyli innymi słowy, Mikołajczyk zostaje wicepremierem i ministrem rolnictwa, ale tak naprawdę skład gabinetu, skład tego rządu, tymczasowego rządu jedności narodowej, unaoczniał całemu społeczeństwu w kraju, emigracji, i osobom, które orientowały się w niuansach polityki międzynarodowej i sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej, że ten rząd nie będzie miał żadnych, ale to żadnych szans na realizację postulatów Mikołajczyka i kręgów emigracyjnych. To nie wchodziło w ogóle w rachubę. Ucieczka z imadła. Gościem Ucieczki z imadła był dr Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Mam nadzieję, że będziecie państwo mogli wysłuchać nas kolejnym razem.
Ja również dziękuję i też mam taką nadzieję. Radek Lech, życzymy miłej niedzieli.